pewna tradycja. Zaczątek tej tradycji był w połowie lat 90., kiedyśmy próbowali. Przede wszystkim chodzi o integrację. Integrację tej aktywniejszej części społeczeństwa naszego lokalnego, a więc członków poszczególnych organizacji społecznych, tudzież przedstawicieli firm, to znaczy publicznych firm, jak szkoła, nawet tutaj kościół, ksiądz proboszcz i tak dalej. Chodzi o to, żeby scalić, zintegrować tą aktywną część naszego społeczeństwa wokół właśnie celu. Wokół celu, można powiedzieć, ogólnego, jakim jest rozwój społeczny naszej miejscowości. Organizatorami imprezy w głównej mierze jest nasze sołectwo Strzelno przy współpracy z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck. Bardzo się cieszymy, że to zostało ponownie uruchomione, bo w wcześniejszych latach była to impreza cykliczna. Teraz mam nadzieję, że wróci ona z powrotem do łask naszego Domu Kultury. Jak widać, w dniu dzisiejszym cieszy się ta impreza olbrzymim zainteresowaniem. Mamy tutaj przedstawicieli wszystkich organizacji, które prężnie działają na terenie naszej miejscowości. Ja mam dzisiaj też zaszczyt, że jestem osobą taką, która zapisuje punkty, sprawdza i widzimy, że w większej mierze jakby kobiety są przodujące, mężczyzn jest trochę mniej, ale to może dlatego, że większość osób jest w pracy. Liczymy na to, że jednak pisze to się na stałe w kalendarz naszych imprez.